Nocą 9 października 2023 roku popularny TikToker uruchomi livestream na swoim profilu na TikToku. Jest to dosyć niezapowiedziany stream, zwłaszcza po długiej nieobecności TikTokera w mediach społecznościowych. Wszystko to dzięki fałszywym oskarżeniom, które wyciekły w stronę Inquisitora Ghosta, bo pod takim pseudonimem kryła się rosnąca gwiazda platformy. Nikt nie wiedział, że będzie to jego ostatni stream w życiu, który on sam za moment sobie zakończy. Vincent Plitchy to włoskiego pochodzenia 23-letni cosplayer i fan Star Wars oraz Call of Duty. Już na początku 2023 roku zdobył w szybkim czasie setki tysięcy obserwatorów właśnie dzięki łączeniu tych dwóch ulubionych przez siebie światów, tworząc postać Ghost Inquisitora. Im bardziej jego popularność rosła, tym lepiej i więcej Vincent chciał robić dla fanów. Skorzystał więc z pomocy montażysty, który, a właściwie to która za niego zajmowała się montażem TikToków, by ten nie tracił na to swojego czasu. I to właśnie to zatrudnienie było pierwszym krokiem ku tragicznemu zakończeniu. W marcu 2023 AJ, 17-letnia dziewczyna, kłamała Inquisitorowi, zawyżając swój wiek, by móc z nim współpracować, oferując swoje usługi edycji wideo. Vincent, jak zaznaczał w swoim profilu, nie miał zamiaru współpracować z nieletnimi, ale na tamten moment zwyczajnie o tym nie wiedział, ile AJ ma lat i dawał jej spełniać się w roli montażystki. Gdy tylko otrzymywał nowe wideo, z zachwytu pisał do dziewczyny: AJ, kocham cię. Mordo, po prostu wyjdź za mnie. Nie są to seksualnie nacechowane wiadomości, może po prostu zbyt personalne, jakie każde z nas choć raz wysłało przyjacielowi czy przyjaciółce w momencie ekscytacji, by okazać wdzięczność. No i on chciał zrobić to samo, okazać wdzięczność i uznanie do pracy AJ. Vincent jednak dowiedział się, ile tak naprawdę lat ma dziewczyna i postanowił zakończyć współpracę z kimś, kto go oszukuje. Mijały miesiące i kontaktu między Ghostem a AJ nie było. Jednakże we wrześniu tego roku do Inkwizytora odezwała się użytkowniczka Discorda o nicku Tequila, pisząc: o mój Boże, cześć, kocham cię, umów się ze mną, żarcik. 3 dni po tym, jak nie otrzymała żadnej odpowiedzi, po raz kolejny napisała do Vincenta, wysyłając mu smutne emotki, na co ten już zareagował, odpowiadając: powinnaś spytać na czacie ogólnym, czy możesz do mnie napisać prywatnie. O, przepraszam, czy możemy się poznać? Nie. Czemu nie? Nie jestem niepełnoletnia. Vincent szybko ucina rozmowę, odpowiadając: nie jestem zainteresowany, przepraszam. Nie, nie chcę być z tobą, po prostu jako kumple. Nie jestem fanem tego, jak zachowałaś się, będąc szczerym. Co? Jakbyś mogła przestać do mnie pisać, to byłbym wdzięczny. Cholera, ale co ja zrobiłam? Jak widzicie, te wiadomości zostały wysłane około godziny 12:20. Dalsza część rozmowy dostępna jest od godziny 21:00. Inkwizytor, mam nadzieję, że to zobaczysz. Znasz mnie. Dokładnie wiesz, kim jestem. Nigdy cię nie ujawniłam, Teskio. To jest odniesienie do jego poprzedniego nicku. Jestem AJ, twoja montażystka. Po prostu chciałam z tobą porozmawiać. Każdy o tobie gada, że robisz to gówno. Kto? Ale co ja zrobiłam? Lepiej to kurwa napraw. Ale co się stało? Możesz mi powiedzieć? Teskio, naprawdę uważaj na to, co mówisz. Ale co ja powiedziałam? Nawet mi nie mówisz, o co chodzi. Teskio, tęskniłam. Tęskniłam za rozmowami z tobą. Nie widzimy odpowiedzi Inkwizytora, ale po następnym screenie możemy się domyślać, że chodzi o rozpowszechnianie fałszywych oskarżeń. Nigdy nie mówiłam, że jesteś pedo. Po prostu dołączyłam do serwera i cię zobaczyłam. Zapamiętałam. Nigdy nie powiedziałam, że jesteś pedo, Vincent. Przejęty oskarżeniami, Vincent zamieszcza screena, na którym Tequila pisze: wiesz, że on jest pedofilem? Mam dużo dowodów. Tequila broni się, pisząc: nigdy tego nie mówiłam, praktycznie nie było mnie dziś online. Czekaj. No nie. O cholera. Diana jest na moim koncie. Zapomniałam zmienić hasło. Inkwizytor odpowiada: mordo, zajmij się sobą. Cała ta rozmowa wygląda dosyć dziwnie. AJ wraca i z nowego konta wypisuje do Vincenta, trochę jakby ciągnąc go za język, by ten powiedział o kilka słów za dużo. W międzyczasie sama, jak widzimy po screenshotach, opowiada coś o domniemanej pedofilii. I to w zasadzie tak było. AJ uknęła plan ze swoim chłopakiem Tito, który również był cosplayerem Call of Duty, by ujawnić całą prawdę o Inkwizytorze jako o osobie mającej pociąg do małoletnich. Całość planowana była miesiącami, a dowody na to mamy na screenie, na którym AJ pyta: co my w ogóle mamy robić?
Na co Tito odpowiada: to nie jest walka na śmierć i życie. Jedyne czego chcę, to żebyś z nim flirtowała i zobaczymy, gdzie to pójdzie. Jak zacznie robić jakieś podchody seksualne, no to go ujawnimy. Potrzebujemy lepszych i większych dowodów. Czy to nie jest wystarczające? Skarbie, potrzebujemy powodu, żeby go usunąć z sieci. Flirtowanie to jedno, ale sexting to zupełnie inna sprawa. Czyli po kolei. 20-latek Tito, będący w związku z 17-letnią AJ, chce oskarżyć 23-letniego inkwizytora o pedofilię, ponieważ ten napisał do 17-latki dwukrotnie w ramach żartu, żeby za niego wyszła? To samo w sobie brzmi tak absurdalnie i niedorzecznie, że mój film nie powinien nigdy powstać, ponieważ taki głupi pomysł jak próba oskarżeń nie powinien nawet nigdy paść. No ale padł, czego skutki będą nieodwracalne. Ktoś z otoczenia bohaterów dzisiejszego filmu doniósł o sprawie rzekomej pedofilii do innej wielkiej tiktokowej twórczyni, jaką jest Keegan's Mask. Problem w tym, że dowody, jakie zostały jej podesłane, to poobcinane screeny, które bez kontekstu wyglądają, jakby Vincent rzeczywiście nachalnie atakował AJ w sieci. Bezrefleksyjnie i bez sprawdzania dowodów Keegan publikuje TikToka, w którym oskarża Vincenta i jawnie nazywa go pedofilem. Szambo wylało. Tak jak bez żadnej chwili zastanowienia Keegan's Mask, tak i setki tysięcy fanów oblewało pomyjami Inkwizytora za rzeczy, których się nigdy nie dopuścił. Na jednym ze screenów widać, jaką linię obrony przyjął Vincent. Pokazał wszystkie dowody na rozmowy z AJ, udowadniając, że to nie on rozpoczynał rozmowy i to nie on próbował namówić drugą stronę do flirtu. Wydaje mi się, że AJ się wściekła, ponieważ przestałem z nią rozmawiać po tym, jak kilka innych osób powiedziało mi, że ona nie jest dobrym człowiekiem. Czuję się tak cholernie źle. Mimo prób wybielenia się i odbicia zarzutów, hejtu było nieproporcjonalnie więcej niż broniących komentarzy. Vincent nie dawał sobie rady psychicznie z łatką pedofila, którym tak naprawdę nigdy nie był. 9 października 2023 roku postanowił zrobić niezapowiedziany live na TikToku po długim czasie nieobecności. Wszyscy myśleli, że będzie to live, na którym ich ulubiony cosplayer wytłumaczy się z zarzutów, ale Ghost miał inne plany. Ustawił przed sobą kamerę, pożegnał się i odebrał sobie życie na żywo, na oczach tysięcy widzów. Minuty później do ojca Vincenta, Mateo, dotarła wiadomość o tym, co zrobił jego syn. Mateo ruszył biegiem i nie mogąc dostać się do pokoju, wybił okno balkonowe, wdarł się do pokoju i rozpoczął reanimowanie syna. Niestety, na pomoc było już za późno. Konta społecznościowe Vincenta zostają zamknięte. Po tym, jak internet wybuchł ze smutku po utracie niewinnego życia, nastąpiła fala złości i atakowania Tito, AJ oraz Keegan za to, że przez swoje nękanie doprowadzili do niepotrzebnej śmierci. Cała trójka zaczęła zwalać winę na siebie nawzajem, czy to za pomocą postów, czy wideo. I to na takim przerzucaniu się winą na ten moment sprawa się kończy. Do dziś służby nie podjęły żadnych działań w kierunku ukarania winnych internetowego gnębicielstwa, ba, nawet nie podjęto śledztwa w tej sprawie, co on nie oznacza, że takowe nie powstanie w przyszłości. Jedyną karą, jaka spotkała trójkę cybermorderców, jest zablokowanie ich kont na TikToku i setki niepochlebnych komentarzy na ich temat. Przeglądając TikToka można natrafić na naprawdę różne treści. Warto mieć świadomość oceniania i własny pogląd na niektóre sprawy, bo historia już nie raz pokazała nam, jak takie fałszywe oskarżenia mogą prowadzić do podobnych tragedii, co ta, która przydarzyła się Vincentowi Plicci. Dziękuję za oglądanie. Zostaw coś po sobie w postaci komentarza na ten temat, zostaw subskrypcję, by nie przegapić kolejnych mrocznych spraw z głębi internetu i jeżeli się spodobało, oceń film łapką w górę. Do zobaczenia. Czarne serce.